To jeszcze rozwiążemy sobie zadanie tutaj ze zmiany mas płytki, prawda? Dobrze. W takich zadaniach nic prostszego, jak należy zapisać najpierw równanie reakcji, najlepiej w formie jonowej skróconej, no więc płytkę kadmową, czyli CD, zanurzono w tym roztworze CuSO4, no i zakładamy, że taka reakcja zachodzi, czyli CD2 plus plus CuCO2 plus to CuSO4, zaraz zapiszemy jonowo, no i jeszcze tutaj Cu. Sprawdzamy w tablicach, oczywiście tutaj sprawdzamy sobie kadm, oczywiście kadm jest 2+, i ma potencjał mniejszy, czyli proces redukcji ma większy, tak, dobrze. Czyli tak, śmiało możemy zapisać tą reakcję w formie jonowej, CD plus CU2 plus. Plus, plus. No dobrze. I powiedziano nam tutaj, że płytkę kadmową o masie 50 gram zanurzono w roztworze CuSO4. Po pewnym czasie wyjęto, wysuszono i tam stwierdzono, prawda, ile tego będzie. Czyli zmiana masy, taka praktyczna, która tutaj faktycznie wystąpiła po włożeniu i wyjęciu, no wynosi 50 gram minus 45,2 grama, prawda? No to jest tam 4,8 grama. No dobrze, czyli taka zmiana występuje praktycznie, tak? Czyli faktycznie tak się stało. No i teraz musimy na podstawie tutaj tej reakcji w formie jonowej, jak widać te jony SO4 nie biorą udziału w tej reakcji, czyli jakby tej masy nie musimy brać w ogóle pod uwagę. I tak, zapiszę sobie tutaj współczynniki, ponieważ będzie to dla nas istotne, żeby obliczyć zmianę masy teoretyczną, czyli tą, która występuje tutaj na skutek istnienia tych drobin, na skutek reagowania właściwie tych drobin tak naprawdę. No więc teraz tak, musimy spojrzeć sobie, jaka jest masa molowa kadmu i miedzi w tablicach, prawda, no to tutaj możemy, tak, miedź ma no 63,55 tutaj gram na mol, 112,41, czyli masa molowa tutaj, powiedzmy, niech będzie miedzi tutaj, to jest 63,55 gram na mol. I masa molowa tego naszego kadmu to jest 112,41 gram na mol. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Nie, wszystko jest ok. Czyli teraz odejmiemy sobie od większej masy mniejszą masę tutaj zawsze. Czyli jeżeli tu będzie większa, no to i tak odejmiemy tak, żeby liczba była dodatnia. No masa nie może być ujemna, prawda? Czyli w naszym przypadku tu jest m2 minus m1, czyli 112,41 minus 63,55. No i odejmujemy sobie 112,41,63,55. No i to wyszło 48,86 gram na mol. Teoretycznie tutaj powiedzmy, że przepracowuje w tej reakcji, tak? Czyli przereagowuje właściwie. Ok. No i teraz na podstawie tych tutaj naszych danych możemy policzyć sobie tak, ile gramów miedzi osadziło się na płytce, tak? Czyli nas pytają tak naprawdę w tym zadaniu, ile tego osadziło się na naszej płytce, prawda? No to teraz tak, no to patrzymy sobie, czyli przy naszej zmianie masy teoretycznej, którą tutaj policzyliśmy, czyli przy tej zmianie 48,86 gram na mol, czyli przy takiej zmianie, no tutaj powstaje 1 mol tej miedzi, patrząc na równanie reakcji, czyli powstaje 63,55 gram na mol miedzi na mol Cu w postaci naszego osadu, prawda?
No i teraz tak, no to w takim razie, skoro zmiana wynosiła 4,8, no to tutaj będziemy mieli nasz wynik. No i jakby cała filozofia w takich zadaniach, to jest około oczywiście 10 razy mniej, ale już tutaj wpisałem te masy dość dokładnie, mocno dokładnie, więc żeby mieć możliwie dokładny wynik. Czyli tu wyszło no prawie 10 razy, więc 2, 4, no nawet 3 grama CO. Dobrze, w tym zadaniu to wszystko. Tutaj nie było żadnych innych pytań, także spójrzcie sobie. Jest to dość prościutkie zadanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki za uwagę. Cześć.